Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W tej serii filmów prezentuję różne, ale przede wszystkim dostępne do kupienia urządzenia, które mogą zastąpić popularną malinę w domowych zastosowaniach. W tym filmie przyjrzę się dość leciwemu terminalowi HP T610, który swoją premierę miał 10 lat temu, bo w 2012 roku. Terminal jest zamknięty w stosunkowo dużej, wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie, w postaci regularnego prostopadłościanu o wymiarach 22x24x4 cm. I do tego jest naprawdę ciężki. Oryginalnie oferowany był z podstawką, którą przy odrobinie szczęścia można kupić za około 25 zł. Przy czym płaska podstawa i duża masa powodują, że terminal stoi naprawdę całkiem stabilnie, pomimo wysoko położonego środka ciężkości. Na solidnym podłożu można sobie tę podstawkę darować. Od frontu na obudowie umieszczono dwa gniazda USB 2.0, złącza mini jack audio słuchawek i mikrofonu, diodę aktywności oraz włącznik. Natomiast z tyłu, patrząc od dołu, znajdują się zabezpieczenie Kensington, złącze zasilania 19V o rozmiarze 7,4x5mm z dodatkowym pinem, dwa złącza PS2 dla myszki i klawiatury, złącze szeregowe RS232, dwa gniazda USB 3.0, dwa gniazda USB 2.0, gigabitowy Ethernet, złącze DisplayPort oraz złącze DVI-I. Muszę przyznać, że całkiem obficie, chociaż PS2 to już taki technologiczny skansen. Mój egzemplarz wyposażony w 4 GB pamięci RAM, 16 GB dysk flash oraz oryginalny 65W zasilacz kosztował 115 zł. Jeśli kupisz taki terminal bez zasilacza, to możesz spokojnie użyć standardowego 65W egzemplarza od laptopów HP, byleby wtyczka była w odpowiednim rozmiarze. Ale uwaga, musi być od HP, bo po podłączeniu zasilacza Della, pomimo pasującej wtyczki, za sprawą dodatkowego pinu terminal nie uruchomi się. Pora na wnętrzności i tutaj miła niespodzianka, bo w przeciwieństwie do cienkich klientów Wise, gdzie czasami należało odkręcić tonę śrubek, HP postawiło na rozwiązania bez użycia narzędzi. Aby otworzyć obudowę, należy na jej dolnej ściance nacisnąć zapadkę, na której napisano Push, a następnie wysunąć tę część w kierunku opisanym jako Unlock. Teraz wystarczy wysunąć obie boczne ścianki obudowy w kolorze srebrnym. Przy okazji widać, co nadaje ciężaru terminalowi, bo pod pierwszą warstwą obudowy z plastiku znajduje się druga warstwa wykonana z całkiem grubej blachy. Od spodu, tuż obok tabliczki znamionowej, znajduje się klapka, pod którą umieszczone są dwa sloty na pamięci SO-DIMM DDR3. To czyni dostęp do pamięci i ewentualną wymianę bardzo wygodną. Fajna rzecz, o której warto wspomnieć, to obecność termopadów pod modułami RAM, przez co nie powinny one się grzać tak okrutnie jak w przypadku Della Wise 5060. W moim egzemplarzu zainstalowane było 4 GB RAMu w dwóch modułach na układach Nania PC3 12800. To co cieszy, to fakt, że system poprawnie rozpoznał i wykorzystał 16 GB w dwóch modułach Hynix PC3L 12800S. Właściwą część obudowy można otworzyć, odciągając zatrzask po drugiej stronie, co umożliwi zdjęcie całego boku. Znajduje się na nim dość duży termopad, ale w moim egzemplarzu niestety nie dotyka on radiatora procesora, a szkoda. Natomiast sam radiator jest po prostu ogromny. Bezpośrednio nad procesorem znajduje się wielki kawał aluminium, z którego dodatkowo wychodzi ciepłowód do drugiego radiatora, lżejszego, ale o znacznie większej powierzchni wymiany ciepła. Pod spodem umieszczono dwurdzeniowy procesor AMD GT56N, taktowany zegarem 1,65 GHz, wraz z układem graficznym Radeon HD6320. Inne konfiguracje procesor grafika dla HP T610 nie występują. Tuż obok radiatora znajduje się zworka opisana jako password. Ta zworka razem z mikroprzełącznikiem opisanym jako CMOS pozwalają wyczyścić hasło i konfigurację terminala. W połowie wysokości, trochę z prawej, umieszczony jest slot mini PCI Express, który służy do podłączenia karty Wi-Fi. To, co wygląda na slot PCI Express w lewym dolnym rogu, to niestety nie PCI Express, a własnościowe złącze wykorzystywane w bliźniaczym, ale większym modelu HP T610+. Jest używane do podłączenia dodatkowych interfejsów, szeregowego, równoległego, a także standardowego slotu PCI Express x4. Jest tu także gniazdo zasilania wentylatora obok baterii CMOS-u, z którego można sobie pożyczyć 5V, gdyby zaszła taka potrzeba. Ale najfajniejszą cechą cienkiego klienta HP T610 jest stosunkowo bezproblemowa możliwość podłączenia aż 3 dysków twardych. Jest to możliwe, ponieważ na płycie głównej znajdują się dwa 22-pinowe złącza SATA oraz jedno 44-pinowe złącze równoległe ATA. W przypadku gniazd SATA najwygodniej będzie użyć zwykłych dysków SSD pozbawionych obudów.
Dzięki temu dla górnego gniazda nie trzeba będzie majstrować uchwytu montażowego dla dysków 2,5 cala. Co prawda odpowiednie projekty do wydruku 3D można znaleźć np. w Thingiverse, ale po co dokładać sobie roboty? Dolne gniazdo to temat trochę bardziej skomplikowany. Jest ono umieszczone bardzo nisko nad płytą główną, przez co zastosowanie zwykłej 22-pinowej przedłużki SATA grozi pozrywaniem elektroniki z powierzchni płyty. Do tego wysoka tulejka do przykręcenia dysku może blokować górne gniazdo. Na ten moment najlepszym rozwiązaniem wydaje się delikatne usunięcie tej nagwintowanej tulejki, dzięki czemu w dolnym slocie będzie można bezpiecznie zastosować gołą płytkę dysku SSD. Taką operację można wykonać ostrożnie małą szlifierką typu Dremel albo podobną. Natomiast w przypadku złącza PATA warto wykorzystać przejściówkę PATA SATA do podłączenia zwykłego dysku SATA SSD. Użycie dedykowanych modułów dyskowych flash z interfejsem PATA to słaby pomysł, bo moduły DOM w tym standardzie są w małych pojemnościach stosunkowo drogie i do tego słabo dostępne. Podsumowując technikalia, jest tu 6 gniazd USB, z czego 2 sztuki to USB 3.0, gigabitowy Ethernet, możliwość pracy z 16 GB RAM-u, dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,6 GHz, do tego 2 złącza SATA i 1 PATA, co prawda wymagające trochę gimnastyki, ale do ogarnięcia. I to wszystko w cenie lekko ponad 100 zł z zasilaczem. Chyba nieźle. Aby wejść do BIOS-u, należy podczas uruchamiania urządzenia naciskać klawisz Escape, co spowoduje wyświetlenie menu startowego. Jest tutaj kilka przydatnych opcji wyciągniętych na wierzch. W trakcie uruchamiania można też naciskać klawisze wypisane obok konkretnych opcji w menu startowym, a więc naciśnięcie klawisza F10 od razu uruchomi BIOS, a takie F9 pokaże menu botowania. Sam BIOS to oprogramowanie w starym stylu z dość rozbudowanym menu w trybie tekstowym. Pozycje warte uwagi to menu File System Information, gdzie można sprawdzić konfigurację sprzętową i wersję BIOS, a w moim przypadku jest to 1.20. Widać tu też także, że pomimo zastosowania 2 modułów RAM, system pracuje w konfiguracji single channel. Flash System ROM pozwala zaktualizować BIOS. Na samym dole menu File znajduje się zestaw opcji dotyczących zapisu konfiguracji. W menu Storage Device Configuration mogę podejrzeć, jakie dyski mam zainstalowane i na jakich portach. I tutaj ciekawostka, bo dyski podpięte przez interfejs równoległy ATA są widoczne w systemie pod interfejsem o nazwie SATA 0. W tym momencie na ekranie widać, że mam podłączone w sumie 3 dyski do mojego terminala. W menu Storage Options można skonfigurować tryb pracy urządzeń SATA oraz możliwość startu z USB, ale w przeciwieństwie do Wise'ów tutaj wszystko jest domyślnie tak, jak być powinno. W menu Storage Boot Order mogę poustawiać domyślną kolejność botowania zarówno dla EFI, jak i dla systemów Legacy. Prosto, czytelnie i wszystko w jednym miejscu, tak jak powinno być. W menu Security, poza mnóstwem opcji dotyczących haseł czy blokad konkretnych elementów sprzętu, warto zajrzeć do podmenu System Security, gdzie można włączyć domyślnie wyłączoną opcję wirtualizacji CPU. Menu Power bez niespodzianek konfiguruje zarządzanie energią. Na koniec warto zajrzeć do menu Advanced. W podmenu Power On Options pozycję After Power Loss ustawiam na On, dzięki czemu po przywróceniu zasilania terminal sam się włączy. Jeśli Twój terminal będzie pracował jako serwer usług bez podłączonego monitora, to warto przypisać karcie graficznej minimalną ilość RAMu, żeby nie zabierać go niepotrzebnie usługom. Możesz to zrobić w podmenu Device Options, gdzie opcję Integrated Graphics należy zmienić z Auto na Force, a w opcji UMA Frame Buffer Size, która właśnie się pojawiła, wybrać najmniejszą wartość 32 MB. I to by było na tyle, jeśli chodzi o BIOS. Opcji konfiguracyjnych jest mnóstwo, ale najważniejsze jest to, że systemy Legacy powinny działać bez problemów. Najnowszy Debian zainstalował się bez żadnych problemów, podobnie jak Windows 10. Papi Linux także gładko uruchomił się z pendrive'a. To wszystko z jednego nośnika dzięki aplikacji Ventoy, żadnych cyrków z UEFI nie napotkałem. A jak to działa? No cóż, ponad 10-letni procesor szału nie zrobi. Debiana zainstalowałem bez środowiska graficznego, a sama instalacja trwała niecałe 15 minut. Środowisko tekstowe bez niespodzianek po prostu działa. Na serwer usług domowych taki HP T610 nada się jak najbardziej, po prostu na to, co bardziej skomplikowane, trzeba będzie dłużej poczekać. Papi Linux działa żwawo, nic się nie przytyka, coś tam nawet sobie porysowałem i popisałem. Ale powiedzmy sobie szczerze, do pracy na co dzień w oknach to ten cieniasz się nie nadaje. Widać to wyraźnie w Windows 10, już sam system chodzi ślamazarnie, praktycznie po każdym kliknięciu trzeba chwilę poczekać. A o oglądaniu filmów z YouTube'a to można po prostu zapomnieć.
Katalogowe TDP procesora to 18 W. Zużycie energii niestety zawodzi. 13,7 W w bezczynności to zdecydowanie za dużo jak na terminal. Do tego około 25 W podczas 100% obciążenia procesora i 26 W przy benchmarku graficznym GL Mark II. Przy oferowanej wydajności jest to jeden z gorszych wyników wśród moich cieniasów. Bez problemu można znaleźć terminale wydajniejsze, o niższym zużyciu energii, chociaż będą one droższe. W bezczynności radiator nagrzewa się do około 40 stopni Celsjusza i w sumie to kilka cewek na płycie głównej ma w takiej sytuacji wyższą temperaturę. Przy pełnym obciążeniu procesora programem stres, radiator potrafi przekroczyć 50 stopni Celsjusza i widać to najlepiej na ciepłowodzie po lewej, podczas gdy płyta główna trzyma około 40 stopni Celsjusza. Natomiast o ile przy pełnym obciążeniu karty graficznej benchmarkiem GL Mark II temperatura na radiatorze pozostaje praktycznie taka sama, to wyraźnie widać, że termopady pod modułami pamięci RAM robią robotę, bo praktycznie cała płyta główna nagrzewa się do około 45 stopni Celsjusza. W kilku słowach podsumowania, HP T610 wydajnością szału nie robi. Dwurdzeniowy procesor 1,6 GHz ma swoje lata i to po prostu widać. Za to cała reszta wygląda naprawdę nieźle, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że z zasilaczem, 4 GB pamięci RAM i dyskiem flash 16 GB ten terminal kosztował mnie 115 zł. Tym bardziej, że są tutaj konkretne możliwości rozbudowy. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na moim kanale. Dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie całości. Cześć!